Witajcie kochani roślinomaniacy. W dzisiejszym odcinku z serii Się dzieje na stole przychodzę do Was tutaj z moimi chojami, ale nie wszystkimi. Pokażę Wam i zaktualizuję przy okazji tego odcinka wszystkie moje cięte sadzonki choi, które nabyłam w tym roku. Pokażę Wam, jak tutaj się mają, a przy okazji będą tutaj też takie projekty jak kubek pełen rozmaitości, który będę chciała rozdzielić do osobnych kubeczków i przesadzić te sadzonki do ponu wymieszanego z serami. Sam pon jest tutaj solidnie wypłukany i namoczony. Ciężko było go wypłukać, ponieważ te ciemne drobinki to lawa wulkaniczna i ona bardzo brudzi, ale dałam radę i może nie przeciągając, zacznijmy sobie od tego najciekawszego kubka, w którym znajduje się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć choi. Jak widzicie, dzieje się tutaj całkiem sporo dobrych rzeczy. Są tutaj takie bardziej kolekcjonerskie perełeczki. No i na tą chwilę nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu przesypać ten pon z ceramisem, bo one są akurat w ponie z ceramisem, do takiej doniczki tutaj. Ja go po prostu ponownie wykorzystam. Nie jest to do końca bezpieczne. Trzeba uważać, żeby żadnej sadzonce nic się nie stało. Tutaj zobaczcie, mamy przepiękną choję Pot of Gold, makrofyla Pot of Gold, dzbanuszek złota ze względu właśnie na tą wariegację. Tutaj możecie zobaczyć, że ona już puszcza malutki listek, pędzik już ruszyła, ukorzeniła się też całkiem zacnie. Tutaj na samym czubku tego pęta, na samym czubku tego pędu w miejscu cięcia wypuściła korzonki i ja czym prędzej muszę ją przesadzić i tutaj podlać, także ona się teraz dorobi swojego kubeczka, dzięki czemu będę mogła mieć lepszą kontrolę nad tą choją, widzieć dokładnie, co się z nią dzieje, wyjmować ją, kiedy mi się podoba, z witryny. Choję przysypałam i czym prędzej podlewam ją, ponieważ ten pon, z którego ją wyjęłam, już dosyć mocno przesechł. Dobra, myślę, że tak będzie w sam raz, że korzonki się zaraz napiją. Jest to przepiękna choja, niesamowicie zjawiskowo wygląda, gdy tych liści jest więcej. No myślę, że tutaj miłośnicy choi podzielą moją opinię. Bardzo się cieszę, że ona już tutaj, taki widzicie, w tym miejscu dzióbek wypuściła czerwony. Odstawiam na bok. Ten pon tutaj z lawą jest fajny, bo jest naprawdę taki ciężkawy, mimo że jest drobny. Co my tutaj mamy? Czy coś nam się już tutaj uwolniło? Coś, nawet nie jedna rzecz, a kilka. Zacznijmy sobie od tej piękności. Zobaczcie, przepięknie ukorzeniona choja akuta albo marginata, coś takiego. Oczywiście nazwy będą tutaj wypisane i ona już też ruszyła. Widzicie przy czubku taki malutki dzióbeczek. To jest jej nowy pęd, z którego będą wyrastały niedługo liście. Także się pięknie ukorzeniła i już działamy i dajemy jej nowy domek. Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się tak szybkiego obrotu spraw, że te choje wszystkie mi się tak szybko ukorzenią pięknie. Jestem bardzo zadowolona. I od razu podlewamy tego pięknego maluszka. Super. No dobrze, co nam się tutaj wyłania dalej? Wow, tutaj mamy dopiero przepiękne, przepiękniste korzonki, zobaczcie, i jest nowy, elegancki pęd, już nawet z malutkim mikrolistkiem.
To jest ogromny skórzasty liść choinatali. On zdecydowanie tutaj będzie zadowolony też z własnego kubeczka już. I od razu podlewamy. Wiem, że dziewczyny, od których zamawiałam te choje, to są 3 osoby, zaglądają czasem na mój kanał, więc będą mogły zobaczyć, jak się mają te sadzoneczki od nich. No i teraz już nam też zostały grube piękności tutaj. To, co tutaj widzę... Ojejku! Zobaczcie, jak one się tutaj poprzyklejały do tego... do tej szklanki. Muszę tutaj troszeczkę chyba podlać wody, żeby się odkleiły. No, wszystko razem odeszło. Ale przynajmniej nie szarpałam, także pomogło. Jestem niesamowicie zaskoczona choją New Guinea Ghost. O kurde, zrosła się tutaj z inną chojką. Troszeczkę jest tutaj teraz zabawy z tym. O, widzicie, to jest minus właśnie ukorzenienia w jednym kubku. O, ale bez strat się obeszło. No nie, no to jest coś wspaniałego. Hoja New Guinea Ghost wypuściła przepiękny zbitek korzeni. Piękniutkich, zdrowiutkich. Przeogromny, przedługaśny pęd, ten tutaj. I już 2 nowe listki. W zasadzie plus 2 kolejne takie malutkie są w drodze. Jest to przepiękna, taka srebrzysta choja. Także przepięknie odwdzięczyła mi się tym, że ją kupiłam od Oli. Nie wiem, czy ten kubeczek teraz nie będzie dla niej za mały. No właśnie. Absolutnie piękna choja, sami widzicie. Odrobinkę ją tutaj podlałam. Dzisiaj podlewam samą wodą, bo niestety nie miałam czasu zrobić roślinom pożywki, no ale nic się nie stanie. Lepiej podlać, słuchajcie, samą przefiltrowaną wodą, niż coś zrobić nie tak z pożywką i zawalić sprawę. Kurczę, choja Potsi Buddha Badu. Czy wy to widzicie? Ola, to jest chojka od ciebie? Nie, to jest choja od Leny. Ostrość złapię, bo musicie to zobaczyć. To jest po prostu jakiś szok. Przepiękna choja. Błyszcząca. No, ma najbardziej pokaźny system korzeniowy ze wszystkich do tej pory. Mam nadzieję, że ona się tutaj pomieści. Daję malutko tego ponu na dół. Zmieści się idealnie. Będzie jeszcze miała miejsce, żeby poprzerastać. Wody trochę wleciało z poprzedniego kubka, więc już to tak zostawię. No piękna jest. Nie mogę się doczekać, aż wyprodukuje dla mnie więcej liści. Super. No i została absolutna perełeczka, czyli choja Crassi Petiolata Splash. I to jest jej nowiutki listek tutaj po środku. Przepiękny. Korzonki ma zacne. Ona już do mnie przyszła ukorzeniona. Więc słuchajcie. Podjęła wzrost w postaci tego listka. Co bardzo, bardzo cieszy. Bardzo ładnie ta sadzoneczka wygląda i jak widzicie, no wszystkie choje po prostu zanurzyłam w ponie. Utrzymałam niższy poziom wody, żeby pobudzić sadzonki do wzrostu i bez problemu się ukorzeniły. Mało tego, wszystkie podjęły wzrost. To, co bym jeszcze Wam chciała pokazać teraz, to jest kolejna choja z tych ostatnich unboxingów, mianowicie choja Pubicalyx Splash. Zobaczcie, ten liść tutaj oraz ten liść, to są liście wypuszczone już u mnie.
No i ona rośnie na razie w takim malutkim kubeczku. Być może jeszcze to by jej na jakiś czas wystarczyło, ale ja już bym chciała jej dać większy kubek, żeby po prostu było jej lepiej i żeby miała miejsce do rozrastania się. Słuchajcie, ukorzeniła się pięknie. Przyszła do mnie w ogóle bez żadnych korzeni i wytworzyła przepiękny tutaj system korzeniowy. To jest taki śnieżnobiały perlit. Nie mam nic przeciwko temu perlitowi, więc po prostu ją tak wsadzę do kubka, tylko dołożę jej tutaj tego ponu i myślę, że powinno być jej dobrze. Tutaj chyba użyłam podwójnych kubeczków. Zgadza się. Jak widzicie, ja teraz utrzymuję te choje w kubkach bez odpływu. Nie ma to żadnych skutków ubocznych do tej pory. Pon z ceramisem. Teraz dokładam tutaj tą sadzonkę. No i jest super. Mamy to. Hoja pubicalix, całkiem spora sadzonka, ale taki plus jest jej, że ma przepiękny splasz na liściach. No i to skusiło mnie, żeby tą hoję nabyć. Moi drodzy, jak widzicie, jak się zaraz przekonacie, nie musicie ukorzeniać koniecznie w mieszance ponu z ceramisem. Mam tutaj też hoję w samym ceramisie. Mam też hoję w samym perlicie i teraz Wam troszeczkę opowiem właśnie o reszcie tych sadzonek, które ukorzeniałam. Reszta tych sadzonek, które mam z wymianki z Agatą albo tych, które zakupiłam jeszcze też ostatnio podczas tych dwóch chojowych odcinków, pokazywałam Wam unboxingi, no to reszta tych chojek jest w osobnych kubeczkach. Jest tutaj ich sporo, przysunę sobie je tutaj bliżej, zaraz Wam je z bliska pokażę. Może zacznijmy od tej, którą właśnie sobie wzięłam. Tutaj mamy hoje Vibergie. Przepiękne, różowe, takie splaszowe przebarwienia na listkach. Zobaczcie, jaki już piękny, długi pęd wypuściła, podjęła wzrost. No i też nieziemsko się tutaj ukorzeniła. Mam nadzieję, że tutaj widać przez tą kondensację wody, jak piękne, grube ziarenko keramzytu mi spadło. Jak piękny i długi zbitek korzeni wypuściła. Przepiękna hojka z przepięknym pędem. Następna hoja tutaj, która się pcha przed kamerę. Jest to hoja makrofyla albo marginata, która też, zobaczcie, wypuściła przepiękne korzenie. Tutaj gdzieś z tej strony powinny być. No i pędzior, jaki ma piękny pędzior i już idzie tutaj nowy listek, także ma się świetnie. A teraz jeszcze zrobimy sobie takie małe porównanko dwóch sióstr, czy też kuzynek. Hoje makrofyle obie, natomiast ta jest Pot of Gold z wewnętrzną wariegacją, a ta albo marginata z zewnętrzną wariegacją, możecie sobie porównać. Obie są przepiękne, nie mogę się doczekać nowych liści, jest to bardzo ekscytujące. Kolejna sprawa, taka bardziej też kolekcjonerska, to jest hoja Villosa Cao Dang Vietnam. Też ją tutaj muszę delikatnie podlać, żeby jej nie było tak smutno, słuchajcie. Cudowne, zamszowe od spodu, troszeczkę pokryte takim katnerem tutaj z zewnątrz, błyszczące, piękne liście. Z takim tutaj widocznym żebrowaniem, ciemnymi nerwami, bardzo atrakcyjna hoja. Przyszła do mnie ukorzeniona, ale jak widzicie, też już podjęła wzrost. Mogła tego nie robić, a jednak zrobiła. Idzie tutaj dla mnie malutki, nowy, przepiękny listek, co bardzo, bardzo cieszy.
Hoja Matilde, nie ta splaszowa, tylko ta zwykła. Dostałam sadzonki od Agaty, dostałam również sadzonki od Oli w gratisie. No i przepięknie tutaj sobie radzi. Ma osobny kubeczek, ukorzenia się w ceramisie, a w zasadzie już się ukorzeniła, co jest tutaj widoczne w tym miejscu. Przepiękne korzenie, przepiękny gęścioszek, kilkusadzonkowy. Ola, od Oli sobie tą sadzonkę ciachnęłam na te dwie, a te w środku dwie sadzonki dostałam od Agaty. Bardzo urocza. Mam na nią taki pomysł, żeby rosła sobie w formie zwisającej. Także niech jeszcze sobie siedzi w witrynie i się spokojnie dokorzenia. Zaraz obok, nie będę sięgała daleko, Hoya Crinkle 8. I też ma tutaj suchutko od Agaty Hojka. Jestem w niej zakochana. Ma niesamowite liście. Bardzo mocno, jak widzicie, się zagęściła. Bardzo dużo liści wypuściła i bardzo gęsto rośnie. Bardzo mi się to w niej podoba. Nie wiem, ile razy powiedziałam bardzo. No ale tutaj w tym przypadku właśnie odnośnie tej hoi, to tutaj są same ochy i achy, ponieważ ona pięknie, satysfakcjonująco i witalnie rośnie. Korzenie bardziej zbudowała tam w środku, ale też tutaj je widać, takie przebłyski. Przebłyski korzeni. Patrzcie, jaka piękność. Polecam każdemu. Ona nie jest droga, a naprawdę robi super efekt. Pierwsza z kolekcjonerskich hoi, zaraz po unboxingu paczki z wymianki z Agatą. To jest właśnie ta hoja Finland Sony Thailand. Ma niesamowicie skórzaste, ogromne, naprawdę ogromne liście. Wypuściła już dwa u mnie. Ten niestety nie miał za dużo światła. Ona też go wypuszczała, gdy się ukorzeniała. Teraz powstał ten listek tutaj. Jeszcze jest mięciutki, jeszcze rośnie. Przy najbliższej kolejnej okazji też ją sobie przesadzę do mieszanki Ponus z ceramisem, którą jest przysypana tylko z zewnątrz niestety, ponieważ dzisiaj źle wyliczyłam i już mi się skończyła ta mieszanka, ale hoja rośnie, radzi sobie, także niech dalej sobie rośnie. No przyznajcie, że wygląda całkiem egzotycznie. Trzymam ten wysoki kubek w takiej osłonce po prostu, żeby był stabilniejszy. On też jest bez odpływu. I tutaj też absolutnie hoja, która kradnie stopniowo moje serce. Ukorzeniam ją w takim, znaczy ona już się ukorzeniła. Trzymam ją w takim oto perlicie. Też ma już suchutko. Bardzo trzeba pilnować tych małych kubków z hojami, żeby nie wyschły za bardzo. Ale możecie zobaczyć te wszystkie jaśniejsze przyrosty. Tutaj. Tutaj nawet się rozkrzewia, zobaczcie. Zasłużenie dostanie taką funkcję przewieszającą się przez doniczkę, słuchajcie. Inaczej tego nie widzę, jest przepiękna. Jakieś małe makramy wymyślę w któreś okno i po prostu te wszystkie hoje porozwieszam na wiosnę. Teraz są jeszcze za młode, niech jeszcze się dokorzeniają ładnie. Tutaj w sumie została mi taka resztka tego ponu. I tu są takie wystające korzenie, więc ja sobie je delikatnie jeszcze podsypię. Jeszcze upuściłam kubek, żeby się wszystko wysypało. Bardzo mam dzisiaj niezdarny dzień, jeżeli chodzi o pracę nad roślinami. Ale też chciałam w końcu je przesadzić, te wszystkie hoje, do własnych kubków i zaktualizować Wam, jak się mają. Całą kolekcję hoi myślę, że nagram w styczniu, w pierwszej połowie stycznia lub w drugiej. No zobaczcie, hoja Curtisi, niech sobie rośnie. Jestem bardzo zadowolona, słuchajcie, z dzisiejszych efektów, jakie tutaj przed kamerą poczyniłam. Jestem niesamowicie zadowolona przede wszystkim z tego, jak te hoje się tutaj u mnie zaadaptowały. Zrobiło się tutaj ich naprawdę całkiem sporo. I w sumie od wakacji tak tą kolekcję, jak widzicie, sobie powiększyłam. Zmieścimy tu w kamerze. No, to jest moja kolekcja maluszków, hojowe przedszkole. Moi drodzy, jak wiecie, nie są to wszystkie moje hoje. Mam jeszcze kilka kolekcjonerskich perełeczek. Tak jak wspomniałam, zobaczycie je w styczniu. Natomiast teraz podzieliłam się z Wami aktualnymi przyrostami. Podsumowanie. Wszystkie się ukorzeniły. To po pierwsze. Po drugie, wszystkie podjęły wzrost. I po trzecie,
sprawiły mi mega, mega dużo radości tym, że tak ładnie rosną. Dawajcie koniecznie znać, jak tam wasze hoje, czy kupowaliście jakieś takie cięte sadzonki, jak one się tam mają. W ogóle dobrze wiecie, jakikolwiek komentarz z waszej strony sprawia mi ogromną radość. Wtedy możemy wymienić się doświadczeniami lub po prostu mogę przeczytać, że u was wszystko w porządku. No i dziękuję wam serdecznie za kolejny odcinek, już o ile się nie mylę, 9 lub 10 z serii Się dzieje na stole. Seria się fajnie przyjęła. Jeśli chcecie, abym dalej nakręcała te odcinki, no to łapki i komentarze, no to jest właśnie znak dla mnie, że chcecie, abym utrzymała tą serię przy życiu. Teraz jeszcze pewno zobaczycie przy fajnej muzyce troszeczkę przebitek tych sadzonek i nie pozostaje mi nic innego, jak zwykle życzyć wam wszystkiego dobrego. Przesyłam wam morze uścisków. Dziękuję, że jesteście ze mną. 4 grudnia postaram się wrzucić jeszcze jeden odcinek, a 6 grudnia mikołajkowy unboxing ze sklepu Plantanowa. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.